Hej, hej, ja i mój Fred witamy się z Wami w pierwszym vlogu na tym kanale. Ja już jestem pod Lidlem, jesteśmy w Tarnowie. Idziemy na zakupy. Mam już przygotowaną maseczkę, którą zaraz pewnie ubiorę. Oczywiście moją torbę z garbusikiem. No jak nie wiecie, siedzimy w garbusiku. No i idziemy. Ja właśnie wróciłam z Lidla. Mam tu herbatkę. I w ogóle chciałam Wam pokazać, jakie kwiatki uratowałam i będą do nagrywania w tle. Piękne goździki. Jeszcze nie rozwinięte, a już były przecenione z 9 zł na 4,49. Więc wzięłam dwa opakowania. I ogólnie, no, ja wiem, że te supermarkety to wyrzucają i tak dalej, ale te kwiatki są całkiem dobre. One są jeszcze nawet nie rozwinięte. Ja nie rozumiem, czemu były przecenione. W sensie, nie jestem zła, że były przecenione, nie? Włącza się Grażyna. Także spoko, ale kurczę, są przepiękne. Dobra, odkładam je, bo pewnie szeleszczę. Kupiłam sobie jeszcze pączka, bo mi się zachciało takiego, wiecie, chemicznego pączka. Mam herbatkę i czekam na rodziców. Ale jestem słodki. Ozi! 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 Kwiaty już wsadziłam do wazonu. Czekam, aż się rozwiną. Postawiam je tak przy oknie do słońca. Już gdzie niegdzie widać. W ogóle ostatnio przeczytałam gdzieś, że do wazonu z wodą powinno dodawać się jedną łyżeczkę cukru, że wtedy kwiaty będą dłużej świeże. Więc zobaczymy. Jeszcze nie wszystkie się rozwinęły. Muszę tak samo się umówić na nowe paznokcie do Pauli, bo dzisiaj pękły mi, o, wyłóżcie, w tym miejscu, jak wkładałam rzeczy do zmywarki i tak mnie bolą i w ogóle już mam taki odrost, a za niedługo moje urodziny, więc przydałyby się nowe. I też nałożyłam sobie maseczkę punktowo, bo coś moja cera niestety się pogorszyła, z czego niestety nie jestem zachwycona, no ale coś będziemy działać. I co? Pasuje się ogarnąć jeszcze w takim domowym looku. A zaraz będę jechać właśnie do Tarnowa. I co? Do zobaczenia później. Ja już ogarnięta. Włosy związane. Buzia po pielęgnacji, jak zwykle. No ale dobra. Tym się nie przejmuję. Tu jeszcze 100 rzeczy do przeszycia. Spodnie robocze mojego brata. Nie wiem, co on robi, ale przynajmniej raz w miesiącu kieszenie i szwy puszczają. I tak te spodnie były, są świeże po praniu. Ale po prostu są tak mocno uwalone w smarach, że tego już się nie da doczyścić. Jeszcze jakaś sukienka cioci i sweterek tak samo cioci. Także no, tutaj jest tego troszkę. Pewnie się za to jutro zabiorę. I takie życie youtuberki. Thank you.
właśnie mam już trochę rozpisanych filmów. Będę planować kolejne. Biorę się za obróbkę tego vloga. I zobaczcie, jak pięknie rozwijają się kwiaty. Chciałam Wam jeszcze pokazać baloniki, które kupiłam w Action na moje 21 urodziny. Żeby zrobić ładne zdjęcie na Instagrama i szybki haul lumpeksowy. Kupiłam sobie taką spódniczkę. W sumie to ja chodzę w długich lub takich midi, ale bardzo podoba mi się jej faktura. To jest taka gumka. Wygląda prześlicznie. Jest mega ciężka. Tu jest na takim grubym pasie. Ale wydaje mi się, że dosyć ciekawa do jakiejś prostej stylizacji. I tak samo kupiłam taką bluzeczkę. Urzekły mnie te serduszka po prostu. I ta falbanka na dole. Wydaje mi się, że prezentuje się całkiem fajnie. Taki prosty basic. Do jeansów i kurteczki. Idealnie na wiosnę. Chciałam tak samo Wam polecić taki prezent marzeń. Ja w tamtym roku dostałam go od chłopaka na urodziny. Minął rok praktycznie, od kiedy go wykorzystałam i właśnie dokonałam rezerwacji na masaż. Dostajecie to w takim ładnym pudełeczku, w takiej skrzyneczce i serdecznie polecam. Jest to masaż dla dwojga i super spędzimy moje urodziny. Może nie tak, jak byśmy chcieli, bo pandemia niestety pokrzyżowała nam plany, ale też będzie fajnie. W środku macie jeszcze taką uloteczkę z różnymi atrakcjami. Mieliśmy w zamiarze jechać gdzie indziej, ale pandemia niestety nam to uniemożliwiła. Również zachęcić do zaglądnięcia na mojego Instagrama, który znajduje się w opisie. Tam wleciały nowe zdjęcia, które wykonałam w zeszłym tygodniu z Gosią. Zachęcam też do zaglądnięcia do Gosi i do zobaczenia w kolejnym filmie. Zostawcie łapkę w górę.